Witajcie na kanale wideotesty.pl, z tej strony Paweł i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować grę Mirror's Edge. Ukazała się ona na platformie iOS. Będę grał właśnie na iPhone'ie. Zanim przejdę do samej gry, chciałbym Wam pokazać jej dodatkową zawartość. Mamy tu możliwość zobaczenia najlepszych wyników, tapety, osiągnięcia, które kryją się pod nazwą oznaczenia. Jeżeli wejdziemy w tapety, możemy sobie taką zobaczyć na większym ekranie i zapisać do swojej rolki z paratu. Odblokowujemy je, jeżeli zdobywamy takie specjalne paczki. Następnie mamy tutaj listę osiągnięć. Niestety nie możemy odblokować ich w Game Centerze. Jeżeli mamy taką ochotę, zawsze możemy się połączyć z kontem Origin. Przejdźmy do samej gry. Mamy tu możliwość wybrania speedruna, kontynuacji gry, wyboru chapteru bądź zaczęcia od początku. Speedrun jest to taki tryb, w którym wybieramy odpowiedni poziom, który już odblokowaliśmy i musimy go pokonać w jak najszybszym czasie i otrzymujemy za niego gwiazdę. Teraz wybiorę sobie chapter Jailbreak. No i mamy teraz takie charakterystyczne wstawki, czyli poziomy ładowania. Możemy tutaj sobie palcem przesuwać tekst. Oraz już znajdujemy się w samej grze. Wybrałem ten poziom dlatego, ponieważ są jakby w takich podziemiach. Oraz także pokażę Wam później poziom, który dzieje się już jakby na świeżym powietrzu, gdzie biegamy po budynkach, po dachach. Naszym zadaniem jest ucieczka z komisariatu, jak mogliśmy przeczytać na początku tego poziomu. Tak więc będziemy musieli tutaj Faith uciec, bo tak nazywa się główna postać tej gry. Jeżeli chodzi o grafikę, muszę Wam powiedzieć, że nadal gra się w tą grę całkiem przyjemnie i bardzo dobrze wygląda po wielu latach już od premiery. Nie jestem pewien, kiedy ta gra się ukazała, jednak na pewno ona nie należy do najnowszych, ale nadal powala dobrą grafiką, mimo że tekstury może już nie są tak zbyt, nie są już tak ostre jak kiedyś, jednak nadal prezentuje się to wszystko bardzo dobrze. Gameplay jest naprawdę bardzo żywy, cały czas tutaj poruszamy się wysokim tempem rozgrywki. Naszym zadaniem jest udanie się na koniec poziomu, czasami znajduje się on po lewej stronie ekranu, czasami po prawej. Jeżeli chodzi o sterowanie, opiera się na gestach palców. Musimy przesuwać palcem po ekranie w lewo, żeby nasza postać biegła, bądź prawo, jeżeli chcemy, żeby postać poruszała się w prawo. Jeżeli przesuniemy palec do góry, to oczywiście oddajemy skok, a jeżeli do dołu, to wtedy wchodzimy takim ślizgiem. Ślizg także nam pozwala pokonywać przeszkody, jak i pokonywać przeciwników. No i teraz pojawia się pierwszy problem, jeżeli chodzi o sterowanie. Ciężko jest poradzić sobie w takich wąskich sytuacjach, gdy mam naprawdę bardzo mało miejsca i żeby oddać precyzyjnie skok. Tutaj kilka razy się męczyłem, żeby to prawidłowo wykonać tą właśnie akcję, tą czynność. No niestety gra ma z tym problem, jeżeli chodzi o takie małe pomieszczenia. Jest ich naprawdę bardzo mało, jednak można byłoby być może to lepiej rozplanować i zorganizować. Oprócz samych przeciwników pojawiają się także tacy rywale, którzy mają podobne zdolności do naszych. Ukończyliśmy pierwszy poziom, tak więc przejdźmy do następnego. Tak jak już wcześniej mówiłem, jest to odkryta lokacja, gdzie biegamy po dachach budynku i musimy dostać się do apartamentu Kate. Nasza postać jest naprawdę bardzo wysportowana, ma wiele ruchów, które możemy wykorzystywać podczas biegu swobodnego. Niektóre elementy świecą się na czerwono, jest to taki jakby pomoc dla nas, wiemy czy o dany element zahaczymy bądź nie oraz możemy z nich się wybijać.
Radar i kamery pełnią funkcję zapisu, dzięki temu jeżeli zginiemy będziemy mogli od tego momentu wznowić. Bardzo też podoba mi się takie bieganie po ścianach, jak na przykład teraz nasza postać może to wykonać. Zbliżamy się teraz do właśnie takiej znajdźki, czyli takiego oznaczenia, które odblokowuje nam tapety. Muzyka w tej grze jest bardzo dobra, ale największą uwagę przykuł właśnie ten kawałek menu. Reszta jest jakby takim tłem, który może niespecjalnie pasowywuje się w całą rozgrywkę, ale przy takich bardzo dynamicznych scenach muzyka naprawdę daje radę. Właśnie się do takiej sceny teraz zbliżamy. Strzela do nas helikopter. No, cały czas wspinamy się na górę po tych konstrukcjach, żeby uciec. Jeżeli stałbym w miejscu, to oczywiście strzały z helikopterem mogłyby mnie powalić i wtedy bym musiał ponawiać od ostatniego checkpointu. Ale to bieganie po ścianach naprawdę jest moim zdaniem bardzo dobrze wykonane i bardzo ładnie się to prezentuje podczas rozgrywki. Gra jest, można powiedzieć, takim zwykłym runnerem. Nie ma tutaj zbyt wielu dodatkowych opcji, oprócz oczywiście biegania w trybie kampanii, jak i pobicia rekordów, którym później możemy się pochwalić znajomym na Facebooku czy na przykład na Originie. Gra ma bardzo dużo etapów i jest rozgrywką naprawdę bardzo wciągającą. Przygotowując ten gameplay, miałem zamiar pograć kilka początkowych misji, jednak naprawdę się tak wciągnąłem, że nie pozwoliłem sobie, żeby tej gry po prostu nie ukończyć. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Zapraszam Was do wchodzenia na nasz portal wideotesty.pl, jak na nasze forum, czy lajkowania naszego fanpage'a. Spodobał Ci się mój film? Oglądnij wcześniejsze materiały klikając w miniaturki.